mamy troszkę powrót do takiej ulicznej rzeczywistości. Jak to uliczny? Plażywo, plażowe. Plażywo. Plażywo. To jest na żywo, plażywo. Idę rano do piekarni po plażywo. Ale o co chodzi? Ej, to jest Rondo Mogilskie. Widziałeś to? Co? Simpson. Simpson. Myślę, że Simpson. Simpson. Czy może... Zims One. Nie wiem. Simpson. Simpson, no. Simpson. Tak, jest chyba najprościej. Czy ty wiesz, że Simpson wydał 4 płyty już do tego czasu, a ma zaledwie 22 lata? To wiem, bo mówiłeś przed chwilą. Ile miałeś płyt na koncie, jak miałeś 22 lata? Ojej. No. Na koncie. Miałem na stojaku dużo płyt. To się nie liczy, że wtedy się płyty miało na stojaku faktycznie. Nie, już za późno było. Już nie miałeś płyt na stojaku, mając 22 lata. Kurczę, nie pamiętam. Nie miałeś płyt na stojaku. W każdym razie Simpson wydał w tamtym roku płytkę. W tym roku, przepraszam, w tamtym roku wydał singiel do tej płytki. Jak to jest możliwe, że wydać ten singiel rok przed premierą no, płyty? No, bardzo długo. Była bardzo długa cisza. Grubo. Palm Angels wyszło w 2021. Teraz w tym roku wyszła płyta Universum i to jest płyta w nowej wytwórni. Wcześniej było My Music. My Music, teraz Universal Music Polska, więc nowa wytwórnia, nowa płyta, stary singiel. Ktoś pamięta MySpace'a? Ja nie miałem nigdy MySpace'a, ale pamiętam, że pamiętasz MySpace'a? No tam się wchodziło i chyba muzyka grała. Jakoś taki Facebook muzyczny. No, było takie coś. Miałeś taką swoją przestrzeń. No dzisiaj już każdy ma dużo większą przestrzeń, więc nie muszę mieć MySpace'a. Tak jest. Ciekawe, że ten, że Simpson przeszedł na Universal Music Polska. Czemu? Nie wiem. MySpace mu nie wystarczył? Tam było My Music. Wiem, no. Ale niektórzy mogli już pomylić pojęcia, bo ludzie nie znają MySpace'a. A nie My Music. A nie My Music. A znacie naszą klasę? Ojej, dobra, to już... No, widzisz, daleko. A co jest starsze? Że MySpace jest starszy. Oczywiście, że jest starszy, no ale to jest tak, jakbyś powiedział... Czy macie zdjęcia z rodzinnego albumu? Nie wiem, na myśli coś, co jest znane na świecie, ale jest też w Polsce odpowiednik mały. Są takie rzeczy. Nasza klasa. Troszkę, że jest znane... Aha, a w Polsce... Okej, okay, no jest takie coś. Ariana Grande i w Polsce Kaja. Wow. Komary? No jakieś nie jest za dużo na komary. A gdzie pająk twój się nie wywiązał? Widzę trzy. No trzy, ale takie są komary. Są jakieś takie muszki. Nie wiem. Dobra, to słuchajmy Simpsona. Simpson! Czy ja, jeśli to jest po angielsku? Znowu na Helu. Angels? Mam nadzieję, że... Chociaż nie wiem. Kurde, nie wiem. Nie, no jest z Przemyśla. Okay. Nie wiem, co one lubią. Poczekaj. Nie, ale typowy trap. Poczekaj, ty. Nie lubię czekać, o nie. Co jest pięć? Co masz na myśli w głowie swej? Jak nie mnie? Kiedyś to w moim typie były blade anioły, więc ubieram palm angels. Zakazane to, co leczy mnie. Ja wysyłam pain away, tręcę ter. To, co robiłem parę lat temu, dziś scenę pchnie. Wait. Nie chodzi przecież o to, żeby wyprzedzać trendy te. Tylko się w nie strzelać. Strzelam, uwaga na głowę. Maluję ścianę, to tylko fatkapem, żeby było widać, że na mieście znaczy. Coś robię jak facet, to jadę pick-upem po autostradzie, piozę wrogów na pacę. Nie chcę być w pace jak Jaguar, ona diguje kasę jak Gold Digger. Myśli, że jej zapłacę za dobry start, ale tak nie uzbieram na klasyk. One to nawet nie znają znaczenia tych słów, ale mówią mi kocham cię. Ciekawe, czy by tak gadały, gdyby widziały mnie kiedyś na blokach. Hej, parę lat temu, za parę lat, to czeka na mnie zwykła robota. Gary Adamat ma bez wsiadł w terenowy auto, ale nie te z błota. Ona nie lubi, ona nie złoży zdania albo dwóch, ona się gubi, to dla tych stów, to dla ludzi. A ta zuka się łudzi, że damy jej buzi z bardziej mylnego. Co myślisz o tym wszystkim, co się wydarzyło przez ostatnie tutaj minuty trochę więcej? Może warto wspomnieć o tym, jak skonfigurowane są teraz moje kubki smakowe, bo przed chwilą słuchaliśmy bardzo innej muzyki. Tak. I... Nie da się zaprzeczyć, no. Wolałem tamto, co wcześniej słyszeliśmy. Tutaj mamy troszkę powrót do takiej ulicznej rzeczywistości. Jak to ulicznej? Plażywo, plażowe. Plażywo. Plażywo. To jest na żywo, plażywo. Idę rano do piekarni po plażywo. Ale o co chodzi? O co chodzi? No wiem. Ale też wiem, co ci chodzi. Ale podoba ci się to?
Tak średnio, a nawet w ogóle, bo w sensie flow... Tak średnio, nawet w ogóle, to jest dobre. Flow jest całkiem niezły, ale treść, no czaję, no rozumiem, że to jest taka troszkę braga, gadanie po prostu, no, że jest super zajebisty gościu i... To ja chyba cię zaskoczę trochę. No. Mnie bardzo się podoba jego flow. No to w sensie, flow. Takie jest bardzo rytmiczne, ale też widać, że ma super technikę i wybrał po prostu ten konkretny kierunek, wiedział, że tutaj też są pieniądze i pewnie tak chce się właśnie wyrażać, to też jest, powiedzmy, jego tam decyzja, ale pod względem technicznym mocny zawodnik. No beat jest bardzo standardowy, taki trapowy, tutaj nawet szkoda mi poświęcać na niego czas. Co do tekstu, no to chyba po prostu taki miał być, ale i tak... Oczywiście, każdy tekst miał taki być, jaki ktoś zapisał. No nie? Tak, można też do tego sprowadzić. Jedna rzecz mnie tak zastanowiła, bo on tam zarzucił, że fanki mówią mu, że go kochają, więc nawet nie wiedzą, co to znaczy, a on ma 22 lata i wiesz, on wie. Się sam sobie dziwię chyba, ale nawet mi się to podoba. No rozumiem, że te walory rytmiczne są tutaj jak najbardziej tak, no. Bardzo takie prominentne. No tak, tak poza tym, no to taki trapowy bicik i tekścik taki, jak mówisz, że miał być, więc... miał być. To jest tak, jak wiesz, jak ktoś tłumaczy jakąś dziwną sytuację Bogiem czy czymś, że no tak miało być. No tak, tak. Spluwy na ulicy krążą kurwy, ja słyszałem tylko... Poczekaj, Najgorsze jest to, że chciałem go jakoś bronić, puściłeś się, mówi na ulicy krążą kurwy, no... Poczekaj, nie lubię czekać, o nie, co jest pięć? Co masz na myśli w głowie swej, jak nie mnie? Kiedyś to w moim typie były blade anioły, więc ubieram pomendels. Zakazane to, co leczy mnie, ja wysyłam pain away, trendsetter. To, co robiłem parę lat temu, dziś scenę pchnie. Wait, nie chodzi przecież o to, żeby wyprzedzać trendy te. Ej, to jest rondo mogilskie. Widziałeś to? Co? Parę lat temu, dziś scenę pchnie. Wait, nie chodzi... No centrum biznesowe imienia Donalda Trumpa. W sensie mówię o tym... U nas na rondzie mogilskim w Krakowie to jest takie jest coś. Znaczy jest... Szkieletor tak zwany kiedyś. Może mi się wydaje. Na pewno ci się wydaje. A te budynki obok to co to jest? W Warszawie dużo. No właśnie tam są takie. Naprawdę? No tak. Ale w Warszawie równie dobrze może być takich wiele. Ale on wiele. Jest z Przemyśla. On nie mógł wyjechać z Przemyśla do innego miasta nakręcić teledysku przecież. W Przemyślu jest też dużo piasku, nie? No. Przecież o to, żeby wyprzedzać trendy te. Tylko się w nie strzelać. Strzelam, uwaga na głowę. No jak chór po prostu. Przepraszam. Przepraszam. Żyję i czy w ogóle jestem online? Nie jestem online, jestem skurwysynem tylko na łączach. Chodzę po ulicach ubrany jak kopia twojego ojca, żebyś nie wtrącał mi się. Chowam Louis V po gaciach, żebyś nie widział pieniądza i nie płakał. Żebyś nie widział we mnie swego brata tylko dlatego, że jest kasa. Co jest na wczasach? Nie wiem, bo przestrzegam zasad lub przynajmniej kurwa nie daje się złapać. Łysy łeb, czachania, trapa. Chyba wolę zimę, bo straciłem lata. Oni patrzą na nas tylko jak widzą ból. Anioły nie znają ziemskiego prawa, nie potrafią czuć. Poczekaj, nie lubię czekać, o nie, co jest pięć, co można... Przynajmniej doszło do przemiany na wizji, czyli zgolił włosy. No jest to jakaś metamorfoza, no... I w głowie swej, jak nie mnie, Kiedyś to w moim typie były blade anioły, więc ubieram pomendels. Zakazane to, co leczy mnie, ja wysyłam pain away, trendsetter. To, co robiłem parę lat temu, dziś scenę pchnie. Wait, nie chodzi przecież o to, żeby wyprzedzać trendy te. Tylko się w nie strzelać, strzelam, uwaga na głowę. Jego technika jest całkiem niezła. Wydaje mi się, że można byłoby się odkleić od tego tekstu i nie mieć tego w ogóle na uwadze. Ale najbardziej mnie wkurza ten beat. Jest tak prymitywnie banalny i jest takie cykadełko w tle. Zgadzam się, że beat jest po prostu taki sobie, bo jakiś musi być. No ogólnie, wiesz, nie chcę tego tak rozpieprzać na po prostu części pierwsze, bo też nie o to chodzi w tym. Może ma lepsze kawałki. Może ma. A może nam się po prostu nie podoba i tyle. Czy ja mam tak, wiesz co, ja mam tak, kurczę, wiesz co, to nie jest tak, że mi się bardzo nie podoba. To jest raczej na tej zasadzie, że rozumiem, że tutaj chodziło o tą stylówę i tą całość tego coś my właśnie teraz zobaczyli. No nie jest to może do końca to, czego ja oczekuję od muzyki. Już nawet nie mówię, że od rapu, bo no, dlaczego ja mam w ogóle czegoś oczekiwać od rapu? Po prostu nie jest to coś, co umiliło mi jakoś bardzo czas. Powiem tak, różne smaki ma człowiek w życiu, a po Bobrze to było słabe.
po Bob, że to było słabe. Warto wspomnieć, że przed Bobrem kogo dzisiaj słuchaliśmy? Molly. No właśnie, Molly. Molly. Też był dobry. Tak, dobry. Molly też był bardzo dobry. I Molly był super, po prostu wow, klasa. Ale to chyba nie ma sensu tak wtrącać tutaj, bo to ktoś może... Nie. Myślę, że warto, bo to będzie w tej kolejności pewnie, nie? Będzie, ale wiesz, jak ktoś ogląda tylko ten odcinek. No to może obejrzy tamte. A może. Po prostu, żebyście wyznali kontekst, co myśmy dzisiaj słyszeli, nie? To też ma znaczenie, bo jak człowiek na przykład dzisiaj jadł gówno, a potem rzucisz mu burgera z maka, no to powie, że dobry, no, ale... Jak... Mieliśmy takie dni chyba. No bo technikę ma, no co by nie gadać, technika ma lepszą niż wielu innych, których słuchaliśmy. Jest, no jest, to prawda. Jest zbyt dobry. Jest potencjał, a widzę, że ten chłopak ma coś w głowie, wie jak balansować na granicy zarobku i jednak... Na granicy zarobku? Ale na granicy, słuchaj, na granicy zarobku... I jednak przemycenia czegoś więcej niż tego, że jest kolejnym typem, że który... Ledwo zarabiam, ledwo złotóweczka. Poczekaj. Leci. To nie jest granica zarobku, to jest granica zarobku i czegoś. Patrz, to nie jest Malik Montana. To tak, nie jest Malik Montana. Granica. Słuchaj, jakby zrobił krok dalej, to może byłby Malikiem. Dobrze. No jak będzie Malikiem, to będzie bardzo bogatym człowiekiem. Więc bogatym decyzja umysłowo. Jest... To chyba tyle od nas. Dokładnie tak. To co teraz robimy? Żegnamy się z ludźmi. Żegnamy się, tak jak zwykle. Łapki w górę, łapki w dół. Wszystko jest dozwolone i być może subskrypcja. Także dzięki, że byliście z nami. Możecie wyrazić swoją opinię na temat tego konkretnego kawałka. To co jeszcze możemy zrobić? Możemy policzyć komary, które ci tu leciały. Nie, to...